Cześć. Dzisiejszy film będzie poświęcony praktycznemu wykorzystaniu stref tętna. W filmie tym nie będę omawiał szczegółów wyznaczania stref tętna, wzorów, z których się ich wylicza, albo jak się je mierzy. Te wszystkie informacje możecie znaleźć w artykule na blogu Pan Squash, do którego link zostawię pod filmem w opisie. I artykuł był poświęcony właśnie takiemu wstępowi teoretycznemu. W tym filmie skupię się tylko na praktyce. Gdybyście jednak byli zainteresowani tym, żeby film taki powstał, żeby opowiedzieć coś więcej o wyznaczaniu stref tętna i teorii z tym związanej, czym jest tętno, jak to mierzyć, proszę dajcie znać w komentarzach, nakręcę taki film. Zatem, jak powiedziałem, film dzisiejszy adresowany jest do osób, które o strefach tętna już coś wiedzą, wiedzą jak je wyznaczać i proszę potraktujcie to jako pierwsze ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie na dzisiaj jest takie, że film ten zawiera lokowanie produktu. O ostatnim bloku sponsorskim, opowiem trochę o narzędziach, które wykorzystuję i które w filmie będą się pojawiały. Natomiast ponieważ nikt za to nie płaci, nie jest to film ani blok sponsorowany. Dzisiejszy film podzielony będzie na następujące bloki, części. Część pierwsza, wstęp, który właśnie się toczy, robi się niepotrzebnie coraz dłuższy, ale tak to sobie wymyśliłem. Część druga to wprowadzenie z krótkimi objaśnieniami stref tętna, bo pomimo tego, że zakładam, że to jest dla osób, które coś wiedzą, to parę słów wyjaśnienia się wszystkim należy. Cztery kolejne części poświęcone będą omówieniu szczegółowemu stref tętna i ich wykorzystywaniu w praktyce. Stref tętna jest 5, ja opowiem o tym w czterech częściach, ponieważ dwie ostatnie strefy potraktuję razem, opowiem je w jednej części, w jednym bloku tego filmu. Część siódma to będzie prawie koniec i podsumowanie tematu, a część ósma, tak jak powiedziałem przed chwilą, to część sponsorska, w której opowiem o narzędziach firmy Polak. Ostrzeżeń ciąg dalszy. Trzecie ostrzeżenie na dzisiaj jest takie, że jest ten film, w którym głównie będę mówił. No niestety, taki mamy klimat, temat, że musi być on głównie przegadany. W tym filmie opieram się na modelu 5 stref. Jak sama nazwa wskazuje, model 5 stref ma 6 stref tętna. 6, ponieważ definiuje się w nim też czasem strefę zerową, ale ponieważ ona nie ma żadnego znaczenia z treningowego, ze sportowego punktu widzenia, jest pomijana. Stąd pozostaje nam 5 istotnych stref tętna. Jeżeli chodzi o wyznaczanie tych stref tętna, pracę z strefami tętna, pamiętajcie, że to nie są przedziały ostre, to nie jest czysta matematyka, to jest praca z organizmem ludzkim, to jest praca z różnymi narzędziami do wyznaczania tych stref tętna. Te narzędzia często nie mają podanej granicy błędu, zakresu błędu, nie wiemy w jakich warunkach wykonujemy te pomiary i to wszystko powoduje, że strefy tętna są dość płynne. Także nie poświęcajcie zbyt wiele czasu i uwagi na to, żeby idealnie wyznaczyć tą waszą konkretną strefę tętna, bo szkoda na to czasu i energii, a i tak wszystko to jest estymacją, przybliżeniem, ponieważ rzeczywiste wyznaczenie stref tętna powinno polegać na badaniach krwi i wtedy trzeba udać się do specjalisty. Ale tak jak mówiłem, nie o tym dzisiaj, to w osobnym programie, jeżeli jesteście zainteresowani. Dzisiaj tylko mówię i przypominam, że strefy tętna, jeżeli podajemy ich zakresy, to są takie przypuszczalne zakresy. Pewność mamy mniej więcej w środku strefy tętna i jego okolicach. Im bliżej końca, tym większe prawdopodobieństwo, że nam się strefy zaczynają przenikać. Nie wiemy, kiedy przechodzimy w kolejną, ale ze sportowego punktu widzenia, z treningowego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia. Warto, powinniśmy wiedzieć, powinniśmy orientować się, w której strefie tętna chcemy pracować, w której jesteśmy, i umieć rozpoznać te najważniejsze dla nas treningowo strefy, żeby umieć z nimi pracować. A to wcale nie jest trudne, wcale nie wymaga dużych wyliczeń. Ale znowuż, wchodzę w temat, którego miało dzisiaj nie być. Teraz, gdy już wystraszyłem chyba wszystkich oglądających, mogę zacząć przechodzić do meritum. Ale jeszcze parę słów, żeby nie było tak łatwo. Z moich doświadczeń wynika, że strefy tętna są ważne dla osób zaczynających przygodę ze sportem i dla tych, którzy są mocno zaawansowani. Natomiast większość osób po środku traktuje strefy tętna jako dodatek do gadżetów do mierzenia pulsu, który mają i zaczynają go z czasem zupełnie ignorować. A w tym filmie chcę wam pokazać, że jednak warto się na nich skupić,
jeżeli chcecie mieć efektywniejsze wyniki z waszych treningów, efektywniejsze w sensie takim, że osiągać lepsze wyniki sportowe, ale też lepsze, większe korzyści zdrowotne, szeroko rozumiane jako dobra kondycja waszego ciała, to też warto wiedzieć, które strefy tętna są dla was korzystne, w których powinniście pracować, dlaczego i jak długo. Chociaż o tym długo to chyba najmniej będę mówił, bo pewnie nie wszędzie o tym powiem, bo znowuż nie jest to jasno zdefiniowane, zależy to od waszych możliwości, potrzeb i czasu, którym dysponujemy w trakcie treningu. Moja opowieść ze strefami tętna zaczyna się oczywiście w pierwszej strefie tętna. Będę wam o niej opowiadał, robiąc deskę. Za mną stoi sprzęt, na którym nagrywa się moje tętno, mierzone przez to urządzenie. Więc na ekranie z którejś strony, nie chcę pokazywać czy tu, czy gdzie, bo jeszcze nie wiem, gdzie to wmontuję, będziecie na bieżąco widzieli, jak się zmienia moje tętno. W trakcie mówienia tego, jak reaguje mój organizm, albo raczej jak ja reaguję na obciążenie. Mam nadzieję, że moduł będzie krótszy niż 3 minuty, bo tyle wytrzymuję w desce. Natomiast po 2 minutach już pewnie nie będę w stanie swobodnie mówić, więc do rzeczy. Będę się streszczał. Przynajmniej będę się starał. Pierwsza strefa tętna, strefa regeneracji, to jest między 50 a 60% naszego tętna maksymalnego. To jedna z najważniejszych stref tętna. Ważna dla początkujących i bardzo zaawansowanych graczy, o czym jeszcze opowiem za chwilę. Szacuje się, że gdy jesteśmy w tej strefie, nasze tętno ma wartość między 50 a 60% naszego tętna maksymalnego. Jeśli uprawiamy jakąś aktywność, to najprawdopodobniej zaczynamy trenować w tej strefie tętna. Ja zaczynając wykonywać to ćwiczenie byłem w zerowej strefie tętna, bardzo szybko wszedłem w pierwszą. Nie wiem, jak to wygląda teraz, bo niestety nie widzę monitoringu, ale czuję się, że dalej jestem w pierwszej. Pierwszą strefę tętna rozpoznajemy po tym, że nadal jesteśmy w stanie mówić. Jak słyszycie, ja swobodnie mówię. Powinniśmy być w stanie śpiewać bądź gwizdać. Śpiewać nie będę, dbam o wasze uszy, gwizdać nie potrafię. Pierwsza strefa tętna nazywana jest strefą regeneracji, ponieważ dzięki temu, że pobudza się nasze krążenie, w konsekwencji mamy lepiej ukrwione tkanki, krew, składniki pokarmowe, tlen docierają do większej ilości mięśni, znaczy do większej, co zawsze, tak, ale docierają głębiej, efektywniej. Nasze komórki, nasze narządy są lepiej ukrwione, lepiej odżywione, dzięki czemu mogą się regenerować, leczyć. Efektywnie też odprowadzane z organizmu są efekty przemiany materii, które mogą być dla nas szkodliwe bądź zwyczajnie zaśmiecają organizm. Z pierwszej strefy tętna będą korzystały osoby, które zaczynają swoją przygodę ze sportem, są zaniedbane, bardzo zaniedbane i są w stanie wytrzymać tylko bardzo małe obciążenia, bardzo małe, słabe, lekkie treningi. Wtedy planują zazwyczaj 20, 30, czasami 40 minut treningu, który będzie właśnie w tej strefie tętna. Osoby doświadczone, trenujące regularnie, będą korzystały z treningu w tej strefie jako regenerację, tak? Jeżeli przygniemy, niekoniecznie przygniemy. Jeżeli wejdziemy w trzecią, czwartą, piątą strefę tętna, pojawiają się boleści potreningowe zwane DOMS, a popularnie nazywane zakwasami, wtedy wskazany jest trening w pierwszej strefie tętna właśnie ze względów, o których mówiłem. Lepsze krążenie, lepsze dotlenienie tkanek powoduje, że szybciej się regenerują i szybciej te boleści nam przejdą. No i lepsza regeneracja następuje, no tak jak powiedziałem, strefa regeneracji. Druga strefa tętna to jest pomiędzy 60 a 70% naszego tętna maksymalnego. W tej strefie nasz organizm głównie odpoczywa i się regeneruje. Jest to bardzo dobra strefa właśnie do regeneracji. Dlatego jestem na tym spacerze, o czym już dzisiaj mówiłem, a wy będziecie mogli zobaczyć za 2 bloki. Ze strefy tej często korzystają osoby zaczynające sport, które już bardzo komfortowo czują się w pierwszej strefie tętna. Mogą sobie pozwolić na treningi w drugiej i do tego dążą. Ruchliwy las sobie wybrałem. Druga strefa tętna zyskała sławę medialną, gdy wyciekły pogadania mówiące o tym, że w tej strefie spala się tłuszcz. Niestety nie poszła za tym informacja, jak to działa, dlatego powstało wiele ćwiczeń mówiących o tym, że to są ćwiczenia w drugiej strefie tętna, ponieważ ta strefa nazywa się aerobową, ćwiczenia nazywano aerobowymi. Są to ćwiczenia rzekomo spalające tłuszcz.
Spalają one tłuszcz tylko wtedy, jeżeli są wykonywane w drugiej strefie tętna. Ponieważ nasz organizm reaguje tak, że pracując w drugiej strefie tętna przez około 20 pierwszych minut, to oczywiście zależy od naszego roztrenowania i naszego organizmu, spala głównie cukry. Po 20 minutach zaczyna przełączać się na spalanie cukrów, węglowodanów. Przez te pierwsze 20 minut wygląda w przybliżeniu to tak, że 80% energii, którą pozyskuje nasz organizm, jest właśnie z cukrów, a 20% z tłuszczu. Po 20 minutach proces się odwraca i zaczyna to wyglądać tak, że 80% energii pozyskiwanej przez nasz organizm pochodzi ze spalonych tłuszczy, a tylko 20% z cukrów. Oczywiście nie jest to tak, że po 20 minutach pstryki się wszystko przełącza. Jest to ciągły proces, który następuje. Dlatego, tak jak powiedziałem, ćwiczenia aerobowe, które rzekomo mają spalać tłuszcz, ale spalają wtedy, intensywniej spalają, bo wszystkie ćwiczenia spalają trochę tam naszego tłuszczu, intensywniej spalają wtedy, jeżeli wykonywane są w drugiej strefie tętna. I osoby świadome, trenerzy świadomi wiedzą, że jak dobrać ćwiczenia, żeby one powodowały, że wchodzimy w drugą strefę tętna, ale niewiele osób już o tym wie, pamięta i potrafi to efektywnie wykorzystać. Ta strefa bardzo korzystnie wpływa na poprawę funkcjonowania naszych układów krążeniowo-oddechowych, bądź układu krążeniowo-oddechowego, zależy jak na to spojrzymy, poprawia naszą wytrzymałość i kondycję. Jako gracze z crusha na pewno to docenimy. Treningi w tej strefie tętna godzinne, a nawet dłuższe, będą na pewno bardzo korzystne dla naszych meczy, dla naszej kondycji w trakcie meczu. Jeżeli ktoś gra turnieje, powinien od czasu do czasu zrobić sobie trening, który w drugiej strefie tętna pozwoli mu przetrenować 2-3 godziny co najmniej. Dzięki temu zwiększy się nasza odporność, zwiększy się efektywność naszego układu krążeniowo-oddechowego i to zaowocuje później na turniejach w długich meczach, kiedy musimy szybko się zregenerować, odpoczywamy między meczami, czasu jest niewiele, organizm potrzebuje umieć robić to szybko i efektywnie i właśnie dzięki treningom w tej strefie będzie korzystał. Ja jestem w tej strefie, bo przegiąłem, o czym tak jak powiedziałem, jeszcze dzisiaj usłyszycie. Muszę się zregenerować, więc spacerek w drugiej strefie tętna był wskazany i robimy to dzisiaj. Ćwiczenia, które nam pozwolą łatwo i dosyć przyjemnie wejść w drugą strefę tętna, to szybki spacer albo spacer z gadaniem, jak ja to teraz robię. To, że jesteśmy w drugiej strefie tętna, rozpoznamy po tym, że jesteśmy w stanie mówić, ale już nie śpiewać. Braknie nam oddechu do śpiewania, gwizdania, ale rozmowa powinna być przyjemna. Jesteśmy też już bardziej spoceni niż w pierwszej strefie tętna. Trochę nam przyspieszył oddech, trochę tętno, ale czujemy się całkiem komfortowo. Jesteśmy rozgrzani, o tak można by to określić. Ćwiczenia, które nam pozwolą łatwo wejść w tą strefę tętna i będą przyjemne, jak już zacząłem mówić, to spacer, to jazda na rowerze, nordic walking w wolniejszych tempach. Dochodzimy do 70-80% naszego tętna maksymalnego, kończy się zabawa. I to dosłownie. Oddech przyspieszył, nie jesteśmy w stanie rozmawiać. Ścieka po nas pot. Serce wyraźnie przyspieszyło, bije mocniej. Każdy, kto wszedł w ten stan, wie, że jutro prawdopodobnie będzie bolał. Osoby rekreacyjnie uprawiające sport mogą być pewne, że gdy weszły w trzecią strefę tętna, nie robią tego regularnie, będą odczuwały dolegliwości dnia kolejnego albo nawet i w ciągu dwóch kolejnych dni. Pojawią się tak zwane DOMS, nazywane też zakwasami. Po wysiłku w trzeciej strefie tętna trzeba zadbać o odpowiednią regenerację, czyli planujemy w kolejnych dniach treningi w strefie drugiej. Pamiętajcie o śnie, nawadnianiu, właściwym odżywianiu się. Kluczowe tutaj będą sen i treningi w odpowiedniej strefie tętna w dniach kolejnych. Jeżeli nie jesteście przesadnie wysportowani i odczuwacie dolegliwości i odczuwacie je długo związane z wejściem w trzecią i wyższe strefy tętna, po takim wysiłku zaplanujcie sobie dzień, w którym będziecie trenować w pierwszej strefie tętna przez około 30 minut i następny dzień, w którym będziecie trenować w drugiej strefie tętna przez 40 minut, godzinę. To Wam naprawdę poprawi wychodzenie z tych nieprzyjemnych doznań, skróci ból, który odczuwacie. Pamiętajcie o tym, żeby po wysiłku się wyspać. Fajnie, jeżeli możecie pozwolić sobie na jakąś rehabilitację z fizjoterapeutą, to na pewno pomoże Wam się pozbyć tych dolegliwości.
Treningi w trzeciej strefie tętna planują sportowcy, którzy chcą poprawić swoje wyniki sportowe, a już druga strefa tętna jest dla nich niewystarczająca. Nie mają takiego progresu, jakby chcieli. No i jeżeli pracują nad wytrzymałością, właśnie poprawą wydolności tej sercowo-krążeniowej, sercowo-oddechowej, no to nie ma innego wyjścia, jak regularnie wchodzić w trzecią strefę tętna i przyzwyczajać organizm, trenować organizm do tego, żeby jak najdłużej był w stanie w niej pracować. W tej strefie tętna organizm czerpie ze swoich zapasów, więc po każdym takim treningu w tej strefie, po każdych ćwiczeniach w tej strefie, bo to niekoniecznie musi być trening, organizm wydłuża czas, w którym może w niej przebywać, właśnie magazynując odpowiednie zapasy, dostosowując się do tego wysiłku. Prawdopodobnie każdy z was grający w squasha wchodzi w trzecią strefę tętną. No ja na pewno tak mam. Każdy mecz, na którym pojawi się dłuższa wymiana, powoduje, że wchodzimy w tę trzecią strefę tętna i wyższe, ale w tej trzeciej prawdopodobnie gramy najdłużej, najczęściej. Jeżeli gram mecze z trudnymi przeciwnikami, czyli z takimi co najmniej na moim poziomie albo trochę słabszym, a już na pewno z tymi dużo lepszymi, no to wtedy większość meczu jest w trzeciej strefie tętna. Druga strefa tętna kończy się mniej więcej na rozgrzewce i pierwszym secie, a później jest trzecia i wyżej. Więc jeżeli planujecie granie turniejowe, jeżeli macie zrównoważonego, dopasowanego do was przeciwnika, to planujcie sobie treningi w tej strefie tak, żeby wytrzymać przez cały mecz z nimi. Ponieważ mecze turniejowe trwają 20-30 minut w moim przypadku, maksymalnie gram ich 3-4, no to determinuje, że powinienem być w stanie w ciągu jednego dnia wytrzymać około 2 godzin w takiej strefie trzeciej. Oczywiście nie pod rząd z przerwami, ale niemniej, jeżeli mój organizm będzie na tyle wydolny, na tyle zdolny, żeby utrzymać się przez godzinę w tej okolicach trzeciej strefy tętna, to wiadomo, że na czterech takich etapach rozdzielonych tam jakimś odpoczynkiem tym bardziej sobie poradzi. Jeżeli w trakcie treningu, w trakcie meczu nie wchodzicie jednak w trzecią strefę tętna, a chcielibyście ją sobie potrenować, no to najprostszym rozwiązaniem będą sprinty albo ghosting. Osoby, które w czasie treningu nie wchodzą w trzecią strefę tętna, a chciałyby, bo chcą się rozwijać albo chciałyby spróbować, to mogą na przykład po zakończeniu treningu robić sprint. Polega to na tym, że biegamy po korcie od przedniej do tylnej ściany i z powrotem i każda taka długość kortu to jeden sprint. I teraz zależnie od tego, jak dużo wytrzymacie, pierwszym razem możecie w ogóle tak biegać tak dużo sprintów, ile was organizm da radę. Wtedy jest ryzyko, że wejdziecie nawet w czwartą, piątą strefę tętna, no ale sprawdzicie swoje możliwości. Znając swoje możliwości, po kolejnym treningu, po kolejnych następnych treningach możecie już dopasować liczbę sprintów do siebie. Osoby, które grają chwilę w squasha, dochodzą do tego momentu, że myślą o sprintach, zazwyczaj są w stanie bezproblemowo, na pewno z jakimś wysiłkiem, ale nie czują się potem zupełnie wyczerpani, nie umierają w trakcie biegania, są w stanie zrobić 10 sprintów. Jeżeli ktoś jest w stanie zrobić 10 sprintów i to jest prawie maksimum jego możliwości, no to można zrobić tak, że po treningu biega 8 sprintów, chwila przerwy, 6 sprintów, chwila przerwy, 4 sprinty, chwila przerwy, 2 sprinty i koniec. I oczywiście możemy zaczynać od większej liczby. Jeżeli ktoś czuje się z tymi 10 sprintami całkiem komfortowo, może sobie zrobić serię 10 sprintów, chwila przerwy na uspokojenie oddechu, 10 sprintów i 10 sprintów, 3 takie bloki. Możemy tych bloków robić więcej, możemy zamiast 10, 15 sprintów. No wszystko zależy od tego, ile macie czasu po treningu, ile wam starczy sił, energii i czy chcecie zaryzykować, że skończycie nie tylko w trzeciej, ale w czwartej, a może w piątej strefie tętna. Generalnie sprinty polecam, obok pompek świetne zakończenie treningu, tylko później jeszcze potem trzeba pamiętać o tym, żeby odpowiednio wychłodzić. Być może przemknęło wam przez myśl, dlaczego opowiadając o czwartej, piątej strefie tętna siedzę w ogródku i odpoczywam. Nawet jeśli wam to nie przemknęło, nie zastanawialiście się nad tym, to i tak wam opowiem. Otóż w czwartek miałem trening, dosyć intensywny trening, wszedłem w nim w czwartą, piątą strefę tętna właśnie. Szczegóły tego treningu są w filmie, który możecie zobaczyć na kanale. W piątek po tym treningu trochę sobie odpocząłem, bo taki był plan.
A w sobotę poszedłem na kort, żeby nagrać dla was filmik o czwartej i piątej strefie tętna. I to się udało. Dużo biegania, udało mi się wyjść te strefy. Zresztą oddam na chwilę głos o sobie z tego treningu. Tak wygląda człowiek w trzeciej strefie tętna. Zapomniałem nagrywać tętno, włączyłem teraz. Przy okazji wiesz, o czwartej strefie tętna. Pasy po dropach. Po dzisiejszym bieganiu będą jeszcze większe. No i to właśnie był trochę błąd. Po czwartkowym intensywnym treningu w sobotę nadal miałem boleści potreningowe, czyli te nieszczęsne zakwasy. Powinienem maksymalnie ćwiczyć w drugiej strefie tętna po to, żeby się zregenerować, odpoczywać, a tymczasem po raz kolejny zmusiłem organizm do intensywnego wysiłku. Dlatego dzisiaj siedzę sobie w ogródku i odpoczywam. Jak skończę nagrywać ten materiał, to przejdziemy się na spacer, prawdopodobnie Nordic Walking, po to, żeby wejść w drugą strefę tętna i odpocząć. Blok miał być o czwartej i piątej strefie tętna, ale jak słyszycie, one są bolesne po. W trakcie jest fajne, szczególnie jak na korcie złapiemy flow i pędzimy i nie zastanawiamy się na tym, co się dzieje, tylko przyspieszamy, dajemy z siebie wszystko, zabawa jest przednia, pot się z nas leje, ale później boli. Fajnie mi się mówi, w sumie mógłbym trochę poopowiadać, ale zmusiłem siebie do napisania wcześniej tekstu, który teraz muszę przeczytać, więc pozwólcie, posłucham Przemka z przeszłości i przeczytam to, co sobie kazałem przeczytać. Kolejna strefa nazywa się anaerobową. Jak już wiecie po nazwie, w tej strefie nasz organizm musi sobie poradzić z niedotlenieniem. Wysiłek staje się tak intensywny, że nasz układ oddechowo-krążeniowy okazuje się nie dość wydolny, żeby nadążyć transportem tlenu do wszystkich komórek mięśniowych. Dlatego niezbędną energię czerpią ze spalania węglowodanów w warunkach beztlenowych. Procesy te zaczynają zachodzić na dużą skalę w zakresie tętna pomiędzy 80 a 90% naszego tempa maksymalnego. No tak, czwarta strefa tętna to 80-90% naszego tętna maksymalnego. Przy tętnie przekraczającym 90% tętna maksymalnego, strefa piąta, mówimy o strefie interwałowej, w której procesy beztlenowe są dominującym sposobem pozyskania energii przez nasz organizm, a my męczymy się bardzo, bardzo szybko. Bez pomiarów tętna trudno te dwie strefy odróżnić od siebie jakimikolwiek metodami takimi, które opisywałem wcześniej, które mogą nam na korcie pomóc. Rozpoznajemy je po tym, że w strefie czwartej wytrzymamy trochę dłużej, w strefie piątej krócej. Moim zdaniem żadne sugestie. Dlatego nie będę tych stref omawiał oddzielnie, nie będę więcej o nich mówił, potraktuję je jako całość. W czasie tych procesów tego spalania beztlenowego, powstaje kwas mlekowy, który powoduje poczucie zmęczenia i osłabienia. To właśnie ten kwas mlekowy przez długi czas był podejrzewany o powstawanie DOMS, boleści potreningowej i stąd ich ówczesna nazwa zakwasy, natomiast badania pokazały, że tak wcale nie jest. Swoją drogą napisałem o tym artykuł, a wydaje się, że to też fajny materiał na film, który być może kiedyś nakręcę. Treningi w tej strefie albo w tych strefach, czwartej i piątej, planujemy i robimy po to, żeby zwiększyć wydolność naszego organizmu w takich warunkach pracy. Czyli jeżeli zdarza nam się na meczach, zdarza nam się w czasie treningów wchodzić w te strefy i później długo cierpimy, a chcielibyśmy na dłużej w nie wchodzić. Szczególnie to ma znaczenie tak przy właśnie tych turniejach, kiedy jeżeli gramy, to nie limitujemy się. Gramy na maksa po to, żeby wygrać. Bardzo często wchodzimy w czwartą, w piątą strefę tętna, no i odporności naszego organizmu na przebywanie w tej strefie nie da się wytrenować inaczej niż regularnie w tych strefach trenując. Dlatego na treningach możemy na przykład przez sprinty, o których już wcześniej mówiłem i które widzieliście na filmie, zmuszać się do wejścia do takiej strefy i wytrzymywania w niej jak najdłużej. W czwartej strefie tętna pewnie to będzie 5, może 10 minut. W warunkach takiego amatorskiego uprawiania sportu. W piątej strefie tętna maksimum minuta, dwie minuty,
No nie wiem, trudno mi zgadywać. Ja chyba nawet 2 minut nie wytrzymuję. A wygląda to tak, że jedna silna wymiana przy bardzo intensywnym meczu powoduje, że skakuje w 4. i bez mała automatycznie w 5. strefę tętna. A jeszcze może coś opowiem o... Właśnie, bo fajne zdanie mi się przypomniało. Widzicie za mną aura jesienna, czyli trochę zdemolowane życie przez naturę. Nie jest tak, że ono umiera, ono na chwilę zasypia. I tak właśnie wygląda nasz organizm po wysiłku w 4., 5. strefie tętna. On też nie umiera, nie jest, jest trochę zniszczony, ale nie jest kompletnie zdemolowany. Natomiast potrzebuje się zregenerować, potrzebuje czasu. I tak jak natura potrzebuje zimy po to, żeby odpocząć i na wiosnę wystartować, tak nasz organizm potrzebuje chilloutu, odpoczynku, delikatnego spacerku po to, żeby się zregenerować, pooddychać, odżywić się, odbudować komórki, które nas bolą, te stany zapalne, te bóle potreningowe, zakwasy, to stany zapalne. Trzeba je przeczekać, trzeba je przeleczyć po to, żebyśmy przy kolejnym intensywnym treningu nie zrobili sobie krzywdy. I przy okazji nie rozchorowali się, bo niestety prawda jest taka, że regularne podtrzymywanie organizmu w stanie zapalnym osłabia w konsekwencji naszą odporność i możemy złapać jakieś choróbstwo, co nas wykluczyć może z grania, a chcemy tego uniknąć. No i szczęśliwie dotarliśmy do 7. przedostatniej części tego filmu, czyli czas na małe podsumowanie. Planując swoje treningi w oparciu o strefy tętna, musimy zastanowić się, które parametry naszego organizmu chcemy poprawić. Jeżeli jesteśmy na początku naszej drogi z jakimkolwiek sportem, tym ze squashem, nasza kondycja nie jest najlepsza, no to tu nie ma dużego planowania, to musimy przede wszystkim skupić się na tym, żeby jak najwięcej pracować w pierwszej strefie, tak, żeby sukcesywnie zacząć wchodzić w strefę 2, było to dla nas jak najmniej męczące, jak najprzyjemniejsze, żebyśmy byli w stanie finalnie tę godzinę w tej 2. strefie tętna wytrzymać. Jeżeli chcemy poprawić nasze parametry wytrzymałościowe, krążeniowo-oddechowe, odporność naszych mięśni na pas mlekowy, no to wtedy wybieramy odpowiednią strefę tętna i planujemy sobie trening tak, żeby w niej wejść. Tak jak powiedziałem, po pracy w 3., 4., 5. strefie tętna ważna staje się odpowiednia regeneracja. Dlatego pamiętajcie, że planując treningi w tych wyższych strefach tętna, trzeba też zaplanować odpowiedni odpoczynek. Najgorsze, co możemy sobie zrobić po wejściu w te wyższe strefy tętna, to katować się tak dzień za dniem. Po pierwsze, nie przyniesie to żadnych efektów, nie poprawi naszej wydolności. Po drugie, na dłuższą metę jest to szkodliwe dla naszego organizmu, bardzo łatwo o zmęczenie organizmu, przetrenowanie, tym samym kontuzje i możemy się wykluczyć z jakiegoś sportu na długi czas. Dlatego nie chcemy, tak? To ma być dla nas przede wszystkim przyjemne. Jeśli na korcie, to radzimy sobie całkiem nieźle technicznie, a mamy przeciwnika, z którym przegrywamy, bo nas zabieguje, właśnie zabiega, tak? Jest w stanie nas zabiegać, dobiega do różnych dziwnych piłek, no to dużo osób zaczyna wtedy kombinować nad techniką, uczyć się jakichś dziwnych zagrań, marnują na to mnóstwo czasu, a efekty tego są średnie bądź średnio zadowalające, a nigdy nie bardzo dobre. Jeżeli chcemy mieć efekty dobre bądź bardzo dobre, no to też zadbajmy o naszą kondycję. Żeby to zrobić, planujemy treningi dodatkowe w 2., 3. strefie tętna, bo tego nam brakuje. Brakuje nam wytrzymałości, brakuje nam trochę dynamiki, a treningi w tych strefach pomogą nam to osiągnąć. I mówię wam z własnego doświadczenia, że to będzie bardziej efektywne, w sensie szybciej przyniesie ciekawsze efekty niż dopracowywanie techniki. I już tak na koniec, ciekawostka związana ze strefami tętna i z ich pomiarami u mnie. Gdy zaczynałem mierzyć regularnie tętno na swoich treningach i turniejach trochę ponad rok temu, to tętno maksymalne, które urządzenie rejestrowało, to było około 180 uderzeń na minutę. Parę tygodni na treningu moje tętno maksymalne zarejestrowane przez urządzenie to było 192 uderzenia na minutę. Prawdopodobnie, jest to tętno maksymalne zarejestrowane przez urządzenie, tętno maksymalne, które ja osiągam, natomiast nie jest to moje rzeczywiste tętno maksymalne.
Zakładam, że wszyscy traktujemy sport czy inne formy rekreacji jako zabawę i poprawienie naszego dobrego samopoczucia, naszego poprawę naszego zdrowia, kondycji. Więc strefy tętna mogą być dodatkiem dla tych, którzy chcą się nimi bawić. Jeżeli to komuś sprawia przyjemność, lubi planować swoje treningi, lubi poprawiać swoje osiągi, to bardzo proszę, bawcie się, korzystajcie, miejcie z tego zabawę. Jeżeli strefy tętna nie są wam do niczego potrzebne, nikt was nie zmusza, nie ma potrzeby z nimi pracować. Mam nadzieję, że ten film przybliżył wam trochę strefy tętna. Jeżeli sam film nie był ciekawy, to przynajmniej treści w nim zawarte były dla was ciekawe. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do pogłębiania wiedzy na ten temat, efektywnego wykorzystywania stref tętna. Jeżeli macie na to ochotę, podzielcie się w komentarzach, jak wy pracujecie ze strefami tętna. W tym miejscu kończy się moja opowieść o strefach tętna. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, trzymajcie się i powodzenia na kortach. No to lecimy. No i mam przerąbane. Zapędziłem się z nagrywaniem, zgubiłem żonę, teraz muszę jej po lesie szukać. Znacie coś gorszego? Dzisiejszy film poświęcony będzie praktycznemu wykorzystaniu. Mam nadzieję, że wytrzymam w niej tyle, żeby opowiedzieć wam wszystko, co sobie zamierzałem w tym filmie. Jest to materiał głównie przegadany, więc proszę się na to przygotować. No co poradzę, taki mamy... Ponieważ druga strefa tętna zyskała sławę medialną, to się dzieje. Zapowiedziałem, że zapowiem wprowadzenie. Teraz wprowadzam wprowadzenie zgodnie z zapowiedzią. Natomiast organizm cały czas jest w stanie korzystać z tego, z pokładów cukru. Bla, 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 to już było. Chwila przerwy jednak. Wtedy każda długa wymiana, długa to jest taka. W squashu prawdopodobnie. Gdyby nie to, że muszę jeszcze mówić, skupić się na tym, co mówię i czytam, to pewnie bym spokojnie w desce wytrzymał, ale popełniałem błędy, muszę patrzeć na tekst, bo go zapominam. Więc stąd cięcia i trochę oszukany materiał. Coś jeszcze miałem powiedzieć o tej strefie tętna. Nie pamiętam, ciężki ten aparat. Ściąga. Co się nie robi na słabo w multimediach. Jeszcze może pokażę zestaw nagrywania. Tam się nagrywa. Trzymajcie się.